A więc, cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Kamil, witam was w kolejnym odcineczku z serii Sąsiedzka Gospodarka, oczywiście Farming Simulator 19. W dzisiejszym odcineczku długo wyczekiwane żniwa. No to co, wsiadamy bez zbędnego gadania, możemy ruszać. Światło są, kierunkowskazy są. Przód i tył jest, dobra, włączamy kogociki i ruszamy na pole. W dzisiejszym odcinku zajmę się koszeniem pszenicy. Miałem to zrobić poza odcinkiem, ale stwierdziłem, że będzie fajny materiał na odcinek. Ponieważ na tym polu, czy może na tych kawałkach, na które jadę, bo to jest tylko jedno pole, jeszcze nie miałem żadnych prac, takich można powiedzieć, na odcinku. Ogólnie nagrywam ten odcinek trochę bardziej na spontanie, więc jakbym się jąkał, to z góry przepraszam, bo można powiedzieć, nie mam weny na odcinki. No i co, i lecimy. Oczywiście, drogi widzu, możesz na samym początku możesz zostawić łapeczkę w górę, jeśli filmik ci się spodoba. Jeśli nie, no to oczywiście łapka w dół i możesz anulować subskrypcję. Możesz dać łapeczkę w górę, możesz zasubskrybować kanał, kliknąć w dzwoneczek, aby nie przegapić żadnych kolejnych filmów na moim kanale. I oczywiście możesz udostępnić, wiadomo, będą większe zasięgi i będę miał możliwość się rozwijać. No, a my bez zbędnego gadania może sobie radyjko jakieś puścimy. Dlaczego odcinków nie było? Odcinków nie było dlatego, że po prostu, no tak jak wcześniej powiedziałem, nie miałem totalnej weny na te odcinki. Tak jak skończyłem na razie grać w Farminga, miałem małą przerwę. Musiałem sobie po prostu odpocząć, bo trochę godzin już wygrałem w niego, więc po prostu już miałem go dosyć. Nie mogłem nawet na niego wejść i pograć w spokoju. Jak mogliście, nie wiem czy zauważyliście, albo czy się chwaliłem, są już nowe nabytki, tylko zostaje po nie pojechać. Jak widzicie, krowy. Co z krowami? Krów mam 35, kur mam aż 100 sztuk i świń aż 50 sztuk. Gnojówki to po prostu mam od groma i jeszcze ciut. Nie mam po prostu pojęcia, co ja będę z nią robił. Na pewno pojawi się na gospodarstwie nowa beczka. Paszowóz wraz z traktorem już jest zakupiony, ale jaki, to już nie będę zdradzał. To będziemy prawdopodobnie w kolejnym odcineczku, jak będziemy mieszali sobie paszę dla naszych krówek. Na pewno na sprzedaż pójdzie 30. Tam będzie mała zielona przyczepka i pójdzie na sprzedaż kultywator z prasą sipmą. Jeszcze zobaczę, bo na razie mam jedną prasę sipmowską i na razie mi starczy, bo nie mam też tych hektarów 400 tysięcy, żeby po prostu brać w belki rolujące, więc myślę, część pół na pół zrobię. Bo część na pewno pójdzie, jeśli chodzi o trawę, pójdzie na strych. Czekajcie, żeby tutaj dobrze podjechać teraz. O, pięknie. Bo część na pewno belek pójdzie, będę robił na strych. W sensie do stodoły. Okej, tu nic nie jedzie, nic. Dobra. A część belek będę po prostu, belki słomy będę robił najzwyczajniej w świecie w tego. No po prostu będę robił w... jak to? Po prostu w bele. Dyszyć, ponieważ już mamy sobie przygotowany magazyn na nie. Czy magazyn? Stos? Czy pryzmę bel? Nie wiem, jak to po prostu to nazywa wedle uznania. I po prostu... będę sobie po prostu zwodził z pola.
Poprzecznianki oczywiście tnę na sieczkę, gdyż nie chce mi się tu bawić z prasą, żeby tutaj ganiać po tych poprzeczniakach całych, a naprawdę to, bo to jest multum naprawdę roboty. Tu zanim się wykręci, zanim się belka zrobi, o tu belka na przyjeździe będzie, tu belka coś tam, tam belka coś tam i będzie niepotrzebna plątanina. Dlatego tak dookoła sobie zrobię na spokojnie, na sieczkę. Myślę, że za dwa razy starczy. Dobra, co dalej? Na pewno pojawi się beczka na gnojowicę, bo tamta jest już po prostu wymiarami jest za mała. Znaczy wymiarami może by jeszcze odpowiadała, jakby większą pojemność miała. Zamiast 6 ton, na przykład 6 tysięcy litrów, no to miałaby na przykład, nie wiem, 12 czy 13 tysięcy litrów. No to by była dobra wtedy. Ale ona ma tylko 6 tysięcy litrów i 11 metrów rozrzutu. To jest po prostu moment ją opróżnić. A nie będę po całej mapie ustawiał silosów na gnojowicę, bo to minie się z celem w takim razie. Jak widzicie, pieniążku trochę przybyło. Sprzedałem jajka. Sprzedałem resztę rzepaku, który był. Sprzedałem troszeczkę kukurydzy, tam, bo ja wiem, chyba około 6 ton sprzedałem kukurydzy z silosu z bina i po prostu no i jeszcze z mleka tam od krów sprzedałem, ale to już można powiedzieć mniejszość. 6 minut odcinka, no to będzie taki spokojniutki odcineczek dzisiaj. W dzisiejszym odcineczku i tak nie skończę tych żniw, więc nawet się nie nastawiam. Zobaczymy, myślę, że jak uda mi się zapełnić zestaw, to porobimy trochę w odwozie, tam pracownik będzie kosił troszeczkę, bo domyślam się, że całego odcineczka nie chcecie po prostu całego odcineczka z tego, z takiej można powiedzieć jednej monotonnej pracy, bo jednak no nie koszę tym kombajnem 50 na godzinę. Tylko kosimy w tym momencie, kosiliśmy z prędkością 7 km na godzinę, więc ale to z półtorej godziny odcinek by wyszedł z samego koszenia. Nie no, może półtorej nie, ale no z pół godziny bite by poszło. Ups. Na kamień pchałem, dobra, nikt nic nie widział, nikt nic nie wie. Co dalej, dlaczego filmów nie było? Po prostu tak jak po raz kolejny mówię, nie miałem weny, ale to po prostu jest spowodowane tym, że mam teraz masę nauki. Muszę po prostu no, wziąć się za tą naukę, tam ważniejsze sprawy mam niż nagrywanie. No niestety, są sprawy wysokie i są sprawy wyższe. I też próbowałem przygotować się, można powiedzieć, że do nagrywania z innych gier oczywiście, takich jak GTA, czy możliwe Euro Truck. Więc jeśli chcecie takie odcinki z gier pokroju GTA czy Euro Truck, czy jakieś inne, być może World of Tanks, no to zostawcie łapeczkę w górę i napiszcie w komentarzu, jaką grę byście chcieli zobaczyć na moim kanale. No, tego zboża będzie malutko w tym roku. O matko. Od razu zaznaczam spokojnie, to nie są żadne usługi ani nic, to są po prostu nowe działki, które doszły mi w poprzednim sezonie po żniwach. Stwierdziłem, że takie fajne poletka oddalone od gospodarstwa, taką no akurat myślę, że powinny doprawić idealnie, można powiedzieć, taką polską wieś, bo wiadomo, nie zawsze pola muszą być blisko, fajnie jest sobie gdzieś tak pojechać, porozmawiać czy coś w międzyczasie, niż tylko cały czas sobie, jak to się mówi, mieć od pola do pola, tak jak mam na pola numer, tak jak na przykład mam pola numer 73, od 73 do 76, czy od 66 do 71, to jest, można sobie pokosić, ale no wiadomo, nie ma takiego klimatu, jak ja to nazywam, bo zawsze wiecie, gdzie jest na przykład pole numer 96 czy 97, fajnie jest pojechać czy tego, albo tu pola 156, 155 i 157, też fajnie sobie pojechać kombajnem, wiadomo, trochę monotonne, ale ja nie narzekam.
Kurczę, szczerze mówiąc, nienawidzę nagrywać odcinków, można powiedzieć, na takim spontanie, bo człowiek nie za bardzo wie, co ma mówić, a też nagrywam, to nie jest młoda godzina. Bynajmniej do najmłodszych nie należy. Dlaczego nie było wcześniej? No nie było wcześniej, nie nagrałem wcześniej, dlatego że po prostu miałem inne zajęcia. Co prawda do nauki to o naukę tu nie chodzi, tylko chodzi o prace ogólne. Co jeszcze? A, i też z regularnością. Jaką regularnością? Nie ma żadnej regularności na kanale. No ale nie, będzie jeszcze trzeba w końcu spiąć. Na pewno na wakacje będę nagrywał więcej. Bynajmniej postaram się. I też można powiedzieć, wrócę do takiej systematyczności, że postaram się ten jeden odcinek w tygodniu dla was wrzucić. Dobra, mamy 50%, nie jest źle. Szczerze, drugie okrążenie i połowa zbiornika. To szczerze mówiąc, nie jest super, jest tragicznie. Mimo że to pole było chyba nawiezione, chyba już doprowadzone do stanu bardzo dobrego, nawet bym powiedział. Bo nigdzie tu nie widzę, żeby wymagało wapna czy coś. A tu, no z nawiezieniem też jest dobrze, bo jest na 100% nawiezione. Zachwaszczenia też nie ma. Więc nie będzie źle. Dobra, to już myślę, że na 50, a prawie 60. A i najważniejsza sprawa, Sevena dzisiaj nie ma, ponieważ no wystąpiły małe problemy techniczne. Sobie ciężko to nazwać problemami technicznymi, ale po prostu no komputer odmówił mu takiego, można powiedzieć, posłuszeństwa i po prostu stracił wszystkie mody, które mieliśmy na tego, które mieliśmy na naszym save'ie. I po prostu teraz nie ma możliwości pobrać i teraz musimy naprawić te małe problemy techniczne, ale to nie będzie z tym problemu. Mam nadzieję, że nie będzie. Oczywiście zapraszam do kanału, na kanał do Sevena. Tam się powinien się w końcu pojawić pierwszy odcineczek z naszej wspaniałej serii Sąsiedzka Gospodarka. I myślę, że jak u niego zostawicie łapeczkę w górę, subika i skomentujecie filmik, to nie obrazi się. Co jest? Kaj mi tu nie jedzie. Aha, to coś mi się z kombajnem stało. A, dobra, już wiem, o co chodzi, zahaczyłem o tego. Ja nie lubię tutaj cofać, to komu jest tak słabo skręca. To tragedia po prostu, jeszcze tutaj drzewo na środku, no tak. No trudno się mówi. Co, teraz z pierwszej osoby pokusimy trochę. Nie, no żartuję. Czekajcie, ile to ma? A, to już do fulla było zjechane, dobra. Ja się zastanawiam, czego on tak wolno jedzie. No, teraz można grać i kosić.
Ale pszenica to wygląda na 8 albo 9 ton, a sypie po prostu tragicznie, nie? To jest najśmieszniejsze. Aczkolwiek nie wiem, dlaczego mi to zaznaczyło 6 metrów. Dobra, ja sobie to poprawię. Dobra, mamy 80%. Może uda nam się nakosić ze dwa zbiorniki. Ale co jest moim zdaniem jest trochę mało przemyślane, to jest to, że ten kombajn ma strasznie duży zbiornik, bo on ma ponad 7 ton w tym zbiorniku. I teraz nie pamiętam, czy on ma 7900 czy 7700 litrów. To ucieka sobie, wyłączymy. Dobra, przestawiamy się na słomę. A wiecie co, wysypię sobie na niego. Ło! Mój Jezu, wysypał na ziemię. Dobra, wysypane. Ale szczerze spodziewałem się lepszego wyniku po pszenicy. Bo ona dostała chyba tak naprawdę wszystko, czego chciała. Bo wymagane wapno było, wapno dałem. Wymagane był nawóz, znaczy nawóz był potrzebny, dałem nawóz. No to nie wiem dlaczego teraz nie tego. Może po prostu pszenica to nie jest uprawa dla mnie, jak to się mówi. O, spadki FPS-ów widać. No ale niestety. Ale to będzie dużo tych belek. Oczywiście możecie dać znać, czy chcecie odcinek z prasowania i zwożenia bel, czy zrobić to po prostu poza odcinkiem, bo teraz mam taki dylemat. Bo z jednej strony fajny byłby odcinek, fajnie było jakbym na odcineczku sobie trochę poładował i trochę pozwoził, aczkolwiek no nie każdemu mogłoby się to spodobać. Czekajcie, my się tutaj może gdzieś przetniemy. Fajnie było jakby złapał gdzieś. O, tak mi się nie uda. No trudno, to się przytniemy w ten. To się tutaj przytniemy. Fajnie by było, jakby mi się udało właśnie tak idealnie przeciąć. Wracając do kwestii słomy. I oczywiście możecie dać znać, czy wolicie bardziej w bele, czy w kostki, bo... Ja miałem taki pomysł, żeby ewentualnie zrobić sobie trawę w kostki, bo trawy nie mam, nie używam po prostu dużo trawy i w razie pogotowia, jakby była potrzebna czy coś, w razie mieć, a siano i słomę robić właśnie w bele, bo jednak bele słomy i siano są potrzebne do krów, jak i świń. I po prostu teraz mam taki dylemat, czy po prostu próbować, czy nie. Bo z jednej strony kosteczki malutkie, no to będą wymagały więcej, można powiedzieć, więcej roboty będzie, niż tego pożytku z tych kosteczek. A belki, no to będzie no zwożenia sporo. Tak więc to jest trochę kontrowersyjny temat, więc możecie się wypowiadać w sekcji komentarzy. Co do live'ów na razie robił nie będę.
Tak samo myślę, że z kamerką. Kamerki też myślę, że na razie używał nie będę, bo chciałbym jednak nabrać trochę takiej pewności siebie, jak to się mówi. A póki nie nabiorę, to wolę po prostu no nie kombinować. Na razie jest bez kamerki, ale to niczemu nie przeszkadza, mam nadzieję. Zostanie mi chyba taki malutki cypelek. Ale dobra, to trudno. Dobra, udało nam się to pięknie zrobić. Dobra, pięknie to wyszło. No, całkiem równo, jak na mnie. A, i też możecie dać znać, czy chcecie mieć serię po prostu z timelapsów. W sensie nagrywam, ale bez dźwięku, tylko po prostu z podkładem muzycznym, czy też wolicie takie klasyczne odcinki, bo myślę, że fajnym udogodnieniem było, jakbym wykombinował coś takiego, że po prostu seria z singla i po prostu timelapsy, jakąś piosenkę i tam nie wiem, 20 minut filmu w tempie razy 2 i po prostu jakoś by to szło, czy po prostu chcecie klasyczne odcinki, czyli 46 minut takiego bezsensownego gadania. Kurczę, też samemu to też, szczerze mówiąc, kijowo nagrywać, bo tako, czy to jak Seven jest, to można przynajmniej porozmawiać. A tak o to w ogóle nawet się do nikogo odezwać nie może. Trzeba, można powiedzieć, gadać samemu. Sam do siebie. Ale idzie wytrzymać. Czekajcie, ile my tu mamy odcinka? No, 22 minuta, to nie jest źle. Czekajcie, tam wejdą dwa zbiorniki, wejdą klasowskie. Tam do przyczepę. No to dobra, to sobie akurat zrobię trochę jeszcze z transportu. I będzie akurat. Ja w sumie myślę, że ten kawałek i tam powinienem sobie gdzieś zacząć, taki malutki, myślę sobie. Kurczę, w sumie który jest mniejszy, czy ten, czy tamten? No dobra, mniejsza o to, któryś sobie jeszcze kawałek zacznę. Najwyżej poza odcinkiem skoszę sobie pszenicę. Kolejny odcinek to będzie prawdopodobnie koniec żniw. I prawdopodobnie będzie obrządek krów. I potem następny odcinek będą żniwa rzepaczane, bo to jest taki, można powiedzieć, przedsmak taki, bo jeszcze nam zostaje do skoszenia owies tutaj 96 i 97 i tu zostanie mi pszenica i tutaj rzepak oczywiście, ale to już w kolejnych odcineczkach. No powiem wam, nie wiem jak dla was, dla mnie mi się ten kombajn podoba. Ale dymi. O, na niebiesko dymi, to chyba uszczelkę pod głowicą wypluł. Już jak na niebiesko dymi, to coś się dzieje. Niedobrego. W ogóle jak, nie wiem jak niektórzy, ale ja po prostu ilekroć gdzieś byłem w kombajnie czy coś, to po prostu uwielbiałem patrzeć na jak po prostu mucarnia, znaczy zespół żniwny, czyli cały ten przód kombajnu, czy ten header i tak dalej. Można powiedzieć, że te, jak to się nazywa w chowu? No. Oj, zapomniałem, ale w każdym razie, jakkolwiek to się nazywa, po prostu uwielbiałem patrzeć, jak to właśnie wciąga do bębna mucącego
właśnie ten cały, tę całą masę tą. To jest tak fajnie patrzeć, tak się fajnie na to patrzy i tak się można patrzeć, patrzeć i patrzeć bez końca. No. Kurczę, nie mam za bardzo pomysłów, o czym gadać na odcinkach. I chyba po prostu będę musiał wykombinować coś takiego, że część to będą timelapsy i część będzie na przykład 20 minut będę opowiadał o czymś czy coś, jakieś pierdoły, a na przykład kolejne 20 minut będą jakieś timelapsy czy coś. Trzeba to wykombinować. Ale to już można powiedzieć, że nie na teraz sprawa. Plonu nie dało, to przynajmniej w te obrodzi. W słomę. Ale coś czuję, że remont dominatora będzie wymagany. No w kabinie jako tako, gorzej na zewnątrz, ale to wiadomo. Jak się pracuje, to się zużywa. Ale to jest fajnie mechanika zrobiona, że na przykład coś już jest zepsute, zużyte czy coś, no to już tak zaczyna lakier schodzić. Tu na przykład jest na tym, na z tyłu kombajnu. Fajnie widać, jak tak już farba zaczyna schodzić z niego. A jak się to po prostu kombajn naprawi, to po prostu farba magicznie wraca. To jest w ogóle hicior, nie? No ale fajne, fajnie przemyślane. Nie będę tu kłamał, że źle, bo naprawdę bardzo fajnie to wymyślili, jak dla mnie. O matko, co ja bym zrobił bez tego GPS-a? Teraz to jest takie ułatwienie. Gdzieś się kosi, coś się obkasza, czy gdzieś się trzeba równo przeciąć, to GPS i można jechać na prosto, a tak, no to na oko. I potem jakieś kręte wywiasy są. W ogóle, gdzie jest drugi zestaw? Pewnie się zapytacie. Natomiast drugi zestaw jest na drugim polu pszenicy. Tutaj jest 60 z dwiema małymi przyczepami. Stwierdziłem, że dwa zestawy na takie pola, na takie malutkie, bo to malutkie są kawałeczki, to szczerze nie za bardzo mają sens, więc po prostu żeby potem nie ganiać z przyczepami, to stwierdziłem, że dużo przyczepę dam sobie tu na to pole, a małe przyczepę dam sobie na tamte kawałki. Bo tam jednak tej pszenicy jest mniej. Bo tam chyba, bo ja wiem, koło chyba 2 hektarów. To może być, czekajcie. 1,5. 2. 2,5. Koło 3 hektarów pszenicy, więc nie jest źle. A tutaj nawet nie wiem, nie sprawdzałem ile ma ta działka. Zaraz powiem wam. Działka ma ponad 2,5 hektara. No to nie jest źle jak na taką działeczkę. Szczerze spodziewałem się, że tu będzie 4 albo 5 hektarów, ale nie jest źle. O, na styk dojadę. Nie, on musi mieć 7800 w takim razie. Matko, ale te koguty, przez te koguty tak mi FPS-y spadają, że normalnie głowa mała.
Chyba nawet ją całą zasypię. Nie, jednak nie. No trudno, dobra. To niech pracownik sobie tutaj dalej kosi, a my pojedziemy sobie z zestawikiem. Wysypać sobie zestawik. Bo pszenicę zostawiam sobie dla kur oczywiście, bo tych kur trochę doszło i zwiększyło się zapotrzebowanie na pszenicę. Albo jęczmień, a jęczmień nie mam, więc mam pszenicę. Dobra, niech pracownik tu sobie kosi, my w tym czasie pobiegniemy sobie do traktora i traktorem pojedziemy, wysypiemy i wrócimy sobie. Zaraz się pewne hejty pokażą, że dlaczego mam otwarte lewe drzwi, że bardzo łatwo urwać drzwi w takim Ursusie. No ale jak widzicie, to nie jest życie realne i tutaj tak naprawdę te drzwi niewiele wystają poza obręb przyczepy, więc tak naprawdę nic się nie dzieje. A jak ktoś chce sobie jeździć realnie, z chęcią zapraszam, może sobie pojeździć w grze Farming Simulator. Tu jak widzicie po lewo są beleczki. Trochę się tu pozmieniało. Beton został wylany. Krów też doszło. No dość sporo. Pojawiła się płyta obornikowa na gospodarstwie. Można powiedzieć, czy można bardziej powinienem powiedzieć za gospodarstwem. Pojawiła się nowa przyczepa i pojawił się nowy kultywator. Gdyż ponieważ tamten, który miałem te 2 metry 10 tego, to po prostu już był za mały i po prostu siewnik 4-metrowy na gospodarstwie się pojawił, to po prostu ten mały kultywatorek nie nadąża po prostu kultywować. I tak, ten kultywator idzie na sprzedaż, ta przyczepka idzie na sprzedaż i ta 30 z przednim tuzem też idzie na sprzedaż. Na sprzedaż prawdopodobnie pójdzie też ta prasa, bo ja już jej nie używam. I pójdzie, ale to jeszcze nie jest pewne, prawdopodobnie zostanie na gospodarstwie autosanka. Na pewno też, tutaj pryzma obornikowa, tak, tu jest około 90 ton, zgadłem. Na pewno też zostanie sprzedana beczuszka. Gdyż ponieważ ona ma tylko 6 ton pojemności i po prostu mi się to, no to szczerze mówiąc, tak średnio mi się to podoba, bo jednak to jest za małe, nie, żeby wozić, okej, na bliskie pola, takie na przykład jak tutaj jest 221 czy 60 za gospodarstwem, to jeszcze okej, zrozumiem, ale żeby wozić to na łąkę 229 czy gdzieś tam na te kawałki tutaj, gdzie teraz pracownik kosi, to jest po prostu, no, bez sensu, nie opłaca się. Kurczę, nie wiem, czy przypadkiem nie zrobić krótszego odcinka. Dobra, w takim razie na tym zakończymy, bo moim zdaniem dłuższe filmy, no to raczej tak średnio już z oglądalnością. Ja Wam dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!